Buongiorno, carpio de sfiri. Buongiorno, carpio de sfiri. Sobota, 14 sierpień. Znowu nad wodą, znowu pasłęk. Ale prawdopodobnie dzisiaj robię tutaj tak do 15-16. Potem jadę jeszcze do Krzysia, bo Krzysiu siedzi na innym łowisku i jadę tam na nockę do niego. Więc trochę hardkoru, ale zobaczymy, co się będzie działo. Czekamy, wrzucimy rybkę, jak się uda. A jak się nie uda, to będzie to oznaczać, taki jest pas. Pozdro.
Jest lewu. Dobry reszcie. Reszcie jest zawsze dobry, nie? Oj, gimny reszcie. Przyjechał ja z daleka. Z daleka? Jaki wieśniak, co? Przyjechał ja z daleka. Na żarcie z grillą. Do Krzysia. Będzie obżerał nas. Na drugie łowisko, tak jak obiecał. Tam z tyłu, bo widać Antoniego. Tutaj taki Banderasa. Typowy taki relaks tutaj. Tu na relaksie przyjechałem. Krzysiu mówi, że wszystko mi da. Także nie wszystko mu, nie. Fajny chłop. Zresztą mu Aga da. Aha. No to dobra, ja was pozdrawiam. Cześć Woski. O! O! Panie! Biorą ryby? Nic? Nic? Czego nie? Z kadru wyjść. Piękny kadr. Piękny kadr. Takie słońce widzę tu ładnie. Ten. Poliki ładnie. Adepci karpiarstwa. Część pierwsza. Tak to wygląda. 11 lat się uczy. Kawał ryby. Ryba życia. Ryba życia. To może być Moby Dick. Instrukcje od starego wyjadacza. Ona bardzo chce na brzeg już wyjść, nie? Ona o niczym innym nie marzy, tylko żeby teraz na brzeg wyjść ta ryba, nie?
trzeba ciut hamulec skręcić. Jak on podnosi, to wiesz. Siedzi. Ładna krzyż, ładna. To jest sztuka złapać takiego kruka. Ładna, brat, gratki. Chłopak. Nie, nie, tak nie wyciągaj. Połóż podbierak i rybę przenieś sobie tutaj na boczek. Tak nie rób. Połóż podbierak, no niech on sobie leży. Weź rybę w rękę i tu przełóż ją. Dwoma rękoma, podbierak puść. A drugi wyciąga podbierak coś. O, o. Super. O, ale to jest kawał ryby, co? No może mieć i piątkę. Albo i szóstkę może mieć. Być. A. Można. Możemy zważyć, jak najpierw zrobimy zwiątko z rybą. A potem zważymy dla ciebie, żebyś wiedział ile. Kucnij albo klęknij. Możesz też klęknąć. Jak w razie czego, to ci spadnie tutaj ta ryba, że ci nic nie stanie. Tu musi być, no. Nie, musi być tu. Na wierzchu? Nie, ale już przynoszę. Wąski mówi, że chyba swoje PB pobije. No przecież powiedziałeś, weź kamerę, nagrywaj, bo będzie ładny. Nic takiego nie powiedział. Ale kituje, mówię wam, jak on kituje, aż mu się uszy szczęśliwe. Ale mówi, że jeden zwiększysz tutaj, około 5 kg. A? A bo jak będzie duży, to tobie nie śluszy sobie. Ty się zaprzyj nogami, bo ci tu wciągnie się. Wiatr nagonił do brzegu, Krzyś. Ale jakbyś skręcił, to by tak nie tego, nie jechał, Krzyś. Może masz bardzo luźną szpulę, co? Mówię wam, jakie emocje. O to, wciąż. Się wyspał, taki jest wesoły, nie? Fajnie. Nie? No. Spodnie miał pod spodniami dresy, nie? W sierpniu. Dresami flex. Akademia pana flexa pod dresami, nie? I nie zdążył pójść.
trochę szybciej holować, żeby to będę się nazywał powolny. Jeszcze. Wąski powolny. To jest się holować. Krzysiu, ale wschód masz? A jest, jest, tak. Mam nadzieję. No, taki fajny duży. Bo tu innych nie ma. Śmierdziela dałeś? Kokosowe. Koko Jumbo. Koko Jumbo. Może tak być. Ostatnia ryba wyprawy. Wyciągnięta blisko trawy. Czy to karp będzie ciekawy? Co to było? Będzie wąski, uśmiechnięty. Uśmiech ma od ucha do nosa. Co wąs? Będzie coś z tego? Walczysz z nim? Czemu jest taki uparty? Nie chce na brzeg. Patelnię schowaliśmy, to powinien się nie bać, nie? Ładować idziemy? To człowiek sięga po sztaplarkę podskoczy, co? A ładnie! Powiem ci, że ładnie.
na te łowisko. Na te łowisko to jest ładny kart. Na te łowisko to jest naprawdę wspaniałe konisko. Ale ma pysk. Głodna rana. Co? Głową? Na szponę. Na nie na szponę. Musisz na dobra, czyli wrób pozycję. Bom. No, oj, przytulcie się do, do taty, do wujka. Nerwuje się. Czy kusnik się ten, czy Krzysiu? O, to tak. Teraz tak. Ja zrobię zdjęcie. Ej? Aha, bo to muszę przesunąć. Już? Dawaj, na to. No poszło, poszło. Co, chcecie zważyć, czy nie? Jest koniec. Nie ma już nic. Spadamy do domu. Nie będziemy pić. Nara! Uwaga!